Trwa miejscowa wymiana nawierzchni na Alei Piłsudskiego na Podłężu. MZDM frezuje kolejny fragment drogi przed położeniem nowego asfaltu. Na miejscu prowadzonych robót drogowych występują niewielkie utrudnienia w ruchu. Jak informował Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, rozpoczęte prace na tej ulicy planowo powinny zostać zakończone z końcem zeszłego tygodnia. Mamy nadzieję, że wymiana nawierzchni poprawi komfort jazdy kierowcom.